Tragiczny w skutkach okazał się wypadek, do którego doszło w minioną niedzielę na Krajowej 8. Do zdarzenia doszło po zmroku około godziny 18. Kierujący Oplem, jadąc w kierunku Budziska, z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka samochodem ciężarowym. W wyniku zdarzenia oba samochody wjechały do rowów, no i niestety konsekwencją tego była śmierć kierującego Oplem 31-letniego mieszkańca Suwałk. Policja wciąż nie przestaje apelować do użytkowników dróg o zachowanie należytej ostrożności. Jesienna aura nie sprzyja zarówno kierowcom, jak i pieszym, a także rowerzystom. Trwa już doroczna akcja Znicz, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg w okresie wzmożonego ruchu związanego ze świętem zmarłych. Masowe podróże związane z odwiedzinami na nekropoliach zawsze niosą ze sobą zwiększone ryzyko wypadków i kolizji. Dlatego policjanci zalecają, by jadąc w trasę uzbroić się w cierpliwość, ale też kierować pojazdami rozsądnie, stosować się do przepisów ruchu drogowego i pojawiających się nierzadko zmian w organizacji tego ruchu. Działania prewencyjne policji dotyczą nie tylko kierowców. Pod szczególnym nadzorem są również piesi, którzy, przypominamy, zobowiązani są do stosowania poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych. W najbliższym wtorkowym wydaniu magazynu Zza Kółka podamy szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu na terenach wokół suwalskich nekropolii. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, bo mogą znacząco ułatwić przemieszczanie się w tych newralgicznych miejscach.